Ten odcinek łączący dwie gminy, gminę Aleksandrów i gminę Tereszpol w powiecie biłgorajskim, województwo lubelskie, to dla mieszkańców okolicy niezwykle ważny łącznik. Nie muszą już jeździć do sąsiedniej gminy okrężną drogą. Uroczyste podsumowanie inwestycji odbyło się 10 lipca w Aleksandrowie w ramach nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. List do uczestników uroczystości wystosowali premier Beata Szydło oraz minister ochrony środowiska Jan Szyszko. Droga leśno-gminna relacji Margole-Bukownica przebiega przez masyw leśny. Jej budowa rozpoczęła się latem ubiegłego roku. Odcinek ma długość około 11 km. Nawierzchnia bitumiczna położona jest na długości 9 km, z kolei na około 2 km ułożony jest tłuczeń z uwagi na kwestię związaną z ochroną przyrody i występującym na tym terenie głuszcem. Inwestycja pochłonęła prawie 2 miliony złotych. Niemal w całości finansowały ją Lasy Państwowe. Nasz wkład to było po prostu koszt dokumentacji technicznej. No i w przypadku gminy Aleksandrów to jest prawie że śmieszna kwota, bo to jest 8 tysięcy złotych. Inwestycje wykonano w ramach programu współpracy leśno-samorządowej, która rozpoczęła się w 2016 roku. Do tej pory w jej ramach powstała również droga Gust-Lipiński, Potok Górny oraz Harasiuki-Naklik. Poseł Agata Borowiec była jedną z inicjatorek rozpoczęcia współpracy Dyrekcji Lasów Państwowych i samorządów powiatu biłgorajskiego. Współpraca jest z obu stron, myślę, bardzo owocna. Dzisiaj mamy lokalny sukces. Jak Państwo widzą, mamy tu prawie 1000 osób, a może nawet więcej. Społeczność lokalna jest bardzo oddana, bardzo się cieszy, że ta droga będzie im sprzyjać, jest im potrzebna zwyczajnie. Przypominamy, że powiat biłgorajski został objęty pilotażowym programem, w ramach którego finansowane są najważniejsze i najbardziej potrzebne inwestycje z punktu widzenia Lasów Państwowych, społeczności lokalnej i samorządów. Powiat biłgorajski od Lasów Państwowych na to zadanie otrzymał łącznie 22 miliony złotych. Ta współpraca, nigdy nie miałem co do tego najmniejszych wątpliwości, układa się wręcz wzorcowo. Połączenie Lasów Państwowych, instytucji, która powołana jest do życia dla wspierania rozwoju terenów niezurbanizowanych, z inicjatywnością lokalnej społeczności, nie ma lepszego połączenia. Nowy odcinek drogi będzie nosił imię Marii i Lecha Kaczyńskich. Mieszkańcy postanowili, że w tym miejscu powstanie jednocześnie obelisk poświęcony pamięci pary prezydenckiej i pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Konrad Tomaszewski podkreślił, że Lasy Państwowe zamierzają kontynuować przedsięwzięcia leśno-samorządowe, a budowa dróg w ramach współpracy z powiatem biłgorajskim w województwie lubelskim jest częścią większego planu. Te środki również będą przeznaczane nie tylko na leśno-samorządowe projekty, ale również na realizację Wielkiego Szlaku. To jest taki wielki projekt rozwojowy, jeden z wielu, wielu realizowanych dla pobudzenia rozwoju terenów niezurbanizowanych. Wielki Szlak, czyli wielka oferta turystyczna lasów i samorządów. Te środki związane z Funduszem Leśnym też będą na to szły. Dyrektor Konrad Tomaszewski zaznaczył również: będziemy wykorzystywać lasy jako instytucję, która w sposób wręcz akademicki nadaje się do wspierania terenów niezurbanizowanych.